W szkole w klasie pierwszej A pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża oraz Zdzisia, co w tej klasie się postarzał. Stąd też targa panią gniew, no bo nie wie, co im jest i najgorsze, że to często im się zdarza. A tymczasem Stasio, Rysio oraz ten najstarszy Zdzisio namawiają się nad ważną sprawą w krzakach, bo jak okazało się, jest nareszcie w końcu gdzie się zabawić, bo od jutra już u Stasia starych nie ma chata wolna. O, będzie bal, o, będzie bal, o, będzie bal. Na już Gabrysia o tym wie, powie Zosi z drugiej C, tamta Lidce, co całować się już umie. Przyjdzie Danka, ta od Janka, co nie wierzy już w bocianka. Wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie. Starych nie ma chata wolna, o, będzie bal, o, będzie bal, o, będzie bal. Na muzykę tańce dzikie i pięć lal, i pięć lal. Gdy nazajutrz zapadł zmrok, wszystkie przyszły, jedna w kok, dwie warkoczek, reszta gładko uczesane. Noc zaczęła się od tank, z dzisią z Litką grawa bank, pozostałe są dopiero oswajane. Do północy było miło, o rysunkach się mówiło i o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie. No tylko Rysio nam wzrok miał mętny, no. Zeszł coś obraza ręczny. Potem każda z par się skryła wzorem starszych w kątach willi. Zgasło światło, cisza była po chwili. W spokoiku wyszedł z Dzisiu, gdzie do Litki się sposobił i do Stasia mówi cicho: Stachu, Stachu, co, jak to się robi?